Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się bardzo wdzięcznym tematem, a mianowicie podzielonym ekranem i zrobimy to, osiągniemy go na 3 różne proste sposoby, bez żadnych wtyczek i dodatkowych atrybutów, które będą nam potrzebne. Wszystko na bazie narzędzi, jakie znajdziemy w DaVinci Resolve. Ja często stosuję podzielony ekran do tego, żeby pokazać na przykład obraz z kilku kamer, powiedzmy z GoPro, z Mavica i tak dalej, żeby je porównać, ale też czasami stosuję takie rolki na Instagramie, gdzie pokazuję siebie, pokazuję jak lecę i też co widzę w goglach. Zapraszam Was bardzo serdecznie, prosty, szybki tutorial. Myślę, że wiele osób jest w stanie z niego skorzystać. Let's go! W tej chwili jesteśmy we współczynniku 16:9, klasyczny obraz dla YouTube'a czy Facebooka. To, co sobie zrobimy, to ręczna forma. Najpierw zaznaczę trzeci klip i teraz przeciągnę go nad pierwszy, na oś wideo 2. Mamy jeden nad drugim, widoczny jest tylko ten górny. Otworzymy sobie inspektora z prawej strony i tutaj narzędzia, które będą nam potrzebne, to są transform i cropping. W pierwszej kolejności przesuniemy górny klip w prawo dość mocno, tak żeby te dwie wieże były widoczne. Powiedzmy, że jeszcze odrobinę, tak jak teraz. I chcemy przyciąć. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo cropping z lewej. To jest ten jeden sposób. Command Z. A drugi sposób to na dole otwieramy sobie narzędzia. Crop. I tutaj możemy też przeciągnąć do wybranego miejsca. Bardzo fajna sprawa. I teraz analogicznie musimy przeciągnąć ten dolny klip, który jest pod spodem, leciutko w lewo. Czyli znowu przechodzimy na Transform Position i tutaj przesuwamy całość w lewo. On jest trochę większy, więc może będziemy potrzebowali więcej miejsca. W takim sensie, że można by ten górny przesunąć jeszcze w prawą stronę. Position. Tak jak teraz. Świetnie. I to, co chciałbym zrobić, dolny crop right. Tak, żebyśmy mieli tutaj wyraźną granicę. Teraz przesadziłem, ale powiedzmy, że do tego miejsca. Tak jak teraz, prawda? Można jeszcze dolny odrobinkę przesunąć w lewo. I teraz jak zagramy, mamy dzielone dwa klipy. Jest to fajne narzędzie, można też w ten sposób podzielić na trzy części. Spróbujemy to podzielić na trzy części. Zmniejszymy sobie o połowę, 0,5. W tej chwili jest ok. Można to oczywiście związać ze sobą. Drugi też. 0,5 mamy i teraz przesuniemy, tak, i drugi to samo, position -960. Mamy to, one są w tej chwili w dwóch pozycjach i teraz na osi Y przesuniemy, żebyście to widzieli. Jedziemy do góry i to jest wartość 545. Przesuwamy dolny i mamy załatwioną już tą lewą stronę. Bardzo łatwa sprawa, nic wielkiego, przesunęliśmy klipy. I teraz przeciągniemy sobie trzeci, bo dopiero teraz będzie dobrze widać, o co chodzi. I chcielibyśmy go nieco przesunąć w prawo. Tak jak teraz. I to, co chcemy zrobić jeszcze, to przyciąć go z lewej strony. I w ten sposób ręcznie na piechotkę osiągnęliśmy ekran dzielony na trzy części. Fajnie to wygląda, można oczywiście ustawić odpowiednio jak chcemy, ale wszystko nam ładnie gra i na tym to mniej więcej polega. I druga metoda, jeżeli chodzi o podzielony ekran, użyjemy Fusion. Tutaj przechodzimy, uruchamiamy Polygon. Na początku nie chcę go wiązać. Obrysowuję obiekt tak, jak mi się podoba, w tym zakresie mniej więcej. I możemy dopasować sobie też Fusion, tak jak chcemy to zrobić, czyli troszeczkę szerzej, żeby widać było komin. I może mniej nachylony. Ten dolny klip możemy tutaj też przesunąć. Następny fantastyczny sposób na podzielony ekran to jest wideokolaż. Przede wszystkim zdefiniujemy sobie tło, bo to jest najważniejsze na tym etapie. Więc wejdźmy w Effects, Generators i tutaj mamy kolor. Przykładowy kolor, można go oczywiście określić. Załóżmy, że to będzie ciemno-niebieski czy granatowy. Tutaj, prawda? I teraz to, co chciałbym zrobić, to wybierzemy może przykładowy klip. Zaznaczam klip, który przeciągnąłem. Przechodzimy do efektów specjalnych. Open Effects. Na samym dole nisko Resolve FX Transform Video Collage. Przeciągamy. Tak jest. I teraz w efektach znajdziemy sobie Create Tile, czyli utwórz płytkę. I to jest płytka numer 1. Tu możemy zdefiniować, która to jest płytka. Można też ustawienia globalne, jeżeli chodzi o rzędy, wysokości, marginesy. To wszystko można w tych ustawieniach sobie spokojnie zdefiniować. Natomiast nam potrzeba trochę więcej klipów. Przejdziemy do Media Pool i przeciągniemy kolejny. I teraz możemy skopiować atrybuty. Zrobimy to w prosty sposób. Poprzedni klip Command-C lub Ctrl-C, a następnie mamy prawym przyciskiem myszy na tym ostatnim Paste Attributes i tutaj zaznaczamy atrybuty wideo. Mamy to, ale one się pokrywają w tym momencie, więc przejdziemy do efektów w inspektorze po prawej stronie, zaznaczymy Tiles i to będzie jako tile numer 2. Tak jest, mamy już 2 elementy, potrzebujemy kolejny. Może następny ten wybierzemy i tutaj też wkleimy atrybuty Paste Attributes, Video, Apply i zaznaczamy w inspektorze efekty, Tiles, Tile 3. Mamy już 3 z 4 elementów i ostatni. Świetnie, tutaj też wklejamy atrybuty Paste Attributes, Video Attributes. Mamy to i w menu efektów w inspektorze wybieramy Tiles, Tile 4. I w ten prosty sposób osiągnęliśmy ekran podzielony za pomocą efektu, który nazywa się Video Collage. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście można zrobić to szybciej, łatwiej. Można też wykorzystać inne narzędzia, na przykład Essential Effects, ale ja pokazałem w taki sposób prosty, jak można podzielić ekran na poszczególne części. Może to być dla Was przydatne. Dajcie znać w komentarzu, co robimy dalej. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, pa!